dawniej było, co do naszych kart dzisiejszych wnet się przyczyniło. Retrospekcje są, powiecie, czy wy wiecie, czy wy wiecie. Retrospekcje są, powiecie, czy wy wiecie, hej. Retrospekcje są, powiecie, czy wy wiecie, czy wy wiecie. Retrospekcje są, powiecie, czy wy wiecie, hej. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie podczas kolejnego spotkania z cyklu Retrospekcje Powiat Radomski. Nazywam się Jakub Mitek, jestem pracownikiem Powiatowego Instytutu Kultury i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa to spotkanie. A gdzie się znajdujemy? Grono osób z pobliskiego Radomia, wśród nich lekarz Ludwik Żerański oraz Zygmunt Płużański, doszli do przekonania, że teren między stacją kolejową Jednia a źródełkiem Zagzówką nadaje się na założenie letniska. Wykupili od gospodarzy z Piotrowic tak zwane dodatki. Pobudowali willę, teren zalesili i tak powstała Jednia Letnisko. A więc wszystko jasne, proszę Państwa. Znajdujemy się w nowym mieście na mapie naszego kraju, w Jedni Letnisku. Właśnie odmieniamy nazwę, tego też już się doskonale nauczyliśmy i bardzo się cieszymy, że możemy tutaj gościć, dlatego że tysiące, setki tysięcy z nas, mieszkańców regionu radomskiego, jest sentymentalnie i wspomnieniami swoimi związanymi właśnie z tym przeuroczym miejscem, w którym dzisiaj wieczorem gościmy. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, Powiatowy Instytut Kultury to główny organizator naszego cyklu Retrospekcje Powiat Radomski, ale nie byłoby tego cyklu, absolutnie nie byłby on możliwy bez zaangażowania i współpracy wszystkich gmin i miejscowości, w których do tej pory już gościliśmy i w których będziemy także gościli. Tak więc cieszymy się bardzo jeszcze raz z faktu, że gościmy dzisiaj w Jedni Letnisku i witamy serdecznie pana burmistrza, już nie wójta, Piotra Leśnowolskiego. Dzień dobry. Starostę Radomskiego, który jest patronem naszego cyklu, reprezentuje pani Ewa Tkaczyk, członek Zarządu Powiatu Radomskiego. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie panią Sylwię Moskwę, przewodniczącą Rady Miasta Jedni Letniska. Witamy serdecznie radnych gminy Jednia, pana Łukasza Mierzejewskiego, Adama Mąkosę, pana Jana Krakowiaka oraz panią Beatę Bartkiewicz. Jeżeli kogoś pominąłem, serdecznie, gorąco przepraszam. Witamy was serdecznie. Proszę państwa, słowo się rzekło. Bez współpracy z poszczególnymi gminami i ich gospodarzami nie byłoby naszego cyklu. Dlatego teraz zapraszam gospodarza miejscowości Nowego Miasta na mapie Polski, pana Piotra Leśnowolskiego, burmistrza, do zabrania głosu i powitania nas wszystkich. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w nowej rzeczywistości u progu 2022 roku, ale też w nowej rzeczywistości, bo w mieście Jednia Letnisko od 1 stycznia tego roku decyzją premiera, prezesa Rady Ministrów Jednia Letnisko ma status miasta, z czego się bardzo cieszymy, jesteśmy dumni. Dzisiaj otwieramy nową kartę w historii naszej miejscowości, naszego samorządu, dlatego jesteśmy dumni z tego, że wspólnie będziemy troszczyć się o to, żeby te karty były zapisane w sposób jak najbardziej piękny. Ale jest to też okazja do tego, żeby cofnąć się trochę pamięcią wstecz i posłuchać o ciekawostkach, nie tylko historycznych, ale także tych zwyczajach, ciekawostkach odnośnie budowy domów, odnośnie pięknego kościółka, jaki znajduje się na naszym terenie. O tym wszystkim, o czym będą mówić zaproszeni goście na to spotkanie, których również bardzo serdecznie witam, z księdzem proboszczem na czele. Życzę Państwu wielu miłych wrażeń podczas dzisiejszego wieczoru, podczas dzisiejszego spotkania. Dziękujemy serdecznie. Wielkie brawa.
Proszę także panią Ewę Tkaczyk, członka zarządu powiatu radomskiego, również o przywitanie nas w Nowym Mieście na mapie powiatu. Czwarte miasto, przypomnijmy, po Iłży, Skaryszewie i Pionkach. Dzień dobry państwu. Witam w imieniu pana starosty Waldemara Trelki i własnym. Drodzy państwo, Powiatowy Instytut Kultury realizuje projekt pod nazwą Retrospekcje Powiat Radomski. To swoistego rodzaju wędrówka po miejscowościach powiatu radomskiego. To przybliżenie historii i spotkanie z ludźmi. I to jest pierwszy powód, dla którego tu dzisiaj jesteśmy. Drugim powodem to jest nadanie praw miejskich z dniem 1 stycznia 2022 roku dla miejscowości Jednia Letnisko. Z tego miejsca chcę pogratulować władzom, jak również mieszkańcom tego nadania, jak również życzyć państwu, żebyście się dalej tak pięknie rozwijali. Drodzy państwo, Jednia Letnisko ma bardzo bogatą historię. Udało mi się dotrzeć do wyczytać, że pierwsze wzmianki o tej miejscowości datuje się na 1387 rok. To moment, kiedy panował Władysław Jagiełło. Szanowni państwo, nie będę tej... Pierwsze wzmianki o tych terenach, przepraszam, tak, zmienię. Drodzy państwo, choć w 1978 roku Jednia Letnisko została dopiero stolicą gminy. Szanowni państwo, życzę wszystkiego dobrego. Raz jeszcze gratuluję uzyskania praw miejskich. To zasługa władz, ale też prestiż dla mieszkańców. Życzę wielu wrażeń z tego spotkania i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy państwu. Proszę państwa, jeszcze dwie osoby, które bardzo dużo pomogły nam przy organizacji. Bez nich też nie moglibyśmy tu być przede wszystkim. To pani Alicja Baran, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, w którym się znajdujemy i cieszymy się bardzo z tego, że gościmy właśnie tutaj. Dziękujemy także pani Izabeli Rusinek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedni Letnisku za współpracę przy organizacji. Właśnie w bibliotece będzie prezentowana wystawa Retrospekcja Powiat Radomski, która także wędruje po wszystkich miejscach, w których gościmy. Serdecznie zapraszamy do jej zwiedzania. A co do biblioteki, to jeszcze będzie okazja o niej wspomnieć. Mamy na to nadzieję. Natomiast dzisiejsze spotkanie będzie tak interesujące, jak się spodziewamy, dzięki tym trzem panom, którzy będą nas czarować opowieściami o Jedni Letnisku. A są to pan Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Pan Jerzy Chrzanowski, mieszkaniec Jedni Letniska. Jeszcze więcej o nim później, pasjonat lokalnej historii. I oczywiście ksiądz kanonik Andrzej Margas, proboszcz parafii pod wezwaniem opieki świętego Józefa. Bardzo się cieszymy, że możemy wreszcie przejść do historii. Pani Ewa Tkaczyk, członek zarządu powiatu, wspomniała o pierwszych wzmiankach o miejscowości i właśnie to jest przedmiotem też pewnych dyskusji. Jednia, rzeczywiście 1380 rok, pierwsza wzmianka o tej miejscowości, natomiast Jednia Letnisko to te tereny, ale jednak inna miejscowość. Ale do tego miejmy nadzieję, że za chwilkę też dojdziemy. Natomiast zaczniemy od troszeczkę bliższych nam czasów, mianowicie końcówka XIX wieku. Przenosimy się do czasów, kiedy nie było naszego państwa na mapie Polski, kiedy budowały się tutaj koleje, ale także powstawały też państwa w takiej formie i jaką znamy teraz. Między innymi właśnie wspomniana kolej, która pod koniec XIX wieku zawitała do Jedni. Natomiast Jedni Letniska nie byłoby bez czego? Nie byłoby bez lasów, proszę państwa. Już wspomniani dwaj doktorzy, Ludwik Żerański i Zygmunt Płużański, pod koniec XIX wieku, kiedy do Jedni w latach 80. dotarła kolej Iwanogrodzko-Dąbrowska, uznali, że właśnie powstanie tej kolei i dostępność, łatwiejsza dostępność dla mieszkańców chociażby Radomia, tych obszarów,
w połączeniu z atrakcyjnością przyrodniczą tego terenu jest doskonałym przyczynkiem do tego, żeby właśnie tę miejscowość stworzyć tak naprawdę. I panie dyrektorze, zwracam się do pana Piotra Kacprzaka, dyrektora, wicedyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Co sprawiło tak naprawdę, co jest tym magnesem przyrodniczym przyciągającym tutaj ludzi? Jakie są walory przyrodnicze tego terenu, które tak wszystkich przyciągają do Jedli? Dziękuję w ogóle panu redaktorowi za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. A wracając do tego pytania zasadniczego. No tak się, proszę państwa, to w historii tego regionu układało, że taką siłą napędową tak naprawdę były te lasy. One powodowały to, że to nie tylko sama miejscowość Jednia Letnisko późniejsza, ale wiele wcześniejszych również miejscowości wiązało się z prawami osadniczymi, ale przede wszystkim, tak jak tu już było mówione, z królem Władysławem Jagiełło. Bo to był jedyny taki, tak naprawdę, jedyny polski król, który w takim wymiarze tą Puszczę Kozienicką, albo jeszcze może inaczej, Puszczę Radomską, bo trzeba być bardziej precyzyjnym w tych określeniach, to wtedy, kiedy był Władysław Jagiełło, to była Puszcza Radomska. Puszcza Kozienicka to dopiero jest początek XVII wieku i dopiero mówimy o Puszczy Kozienickiej. Ale Puszcza Radomska, proszę państwa, jeżeli czytamy pewne opracowania regionalistów radomskich, to ona praktycznie sięgała aż za Zwoleń. Tczów dzisiaj, Zwoleń, to wszystko, proszę państwa, wchodziło do Puszczy Kozienickiej. I teraz tak popatrzmy na taką mapę lasów. Jak tak patrzymy od Jedni Letniska na południe, do Tczowa, Zwolenia, to niewiele tych lasów puszczańskich tak naprawdę z tego okresu zostało. To są jakieś skraweczki, albo ich w ogóle nie ma. Albo na to miejsce może w okresach późniejszych powstały las. Ta północna strona oczywiście okej, z tym, że jest ta duża polana, jak dzisiaj mamy Jedlnie, oraz Poświętne. Jej losy były różne, poczynając właśnie od tego XIV wieku, kiedy są te wzmianki pierwsze, ale później, proszę państwa, również lata późniejsze, głównie XIX wiek, reforma owłaszczeniowa po powstaniu styczniowym, różne nadania ziemi chłopom powodowały, co powodowały wyrównywanie granic. Jak państwo patrzycie na tą mapę tego właśnie tej enklawy, ona ma bardzo proste granice. Bardzo proste granice. To są właśnie skutki, no takie były po prostu zasady reformy, że również i kawałki lasu wyrównywano, docinano, karczowano i zamieniano to na tereny rolnicze. Tak niestety w tej części północnej było, chociaż część południowa podobnie być może wyglądała, z tym, że te losy były różne. Tym bardziej, proszę państwa, że w pewnym momencie ta północna strona, ona się stała tak zwanymi dobrami stołowymi króla. Co to znaczy dobra stołowe króla? A więc wszystkie przychody, które z tej puszczy były osiągane, one zasilały stół króla, polskiego króla. Ale już na przykład ta część południowa, Zwoleń, tak patrząc od Pionek na południe, to były w dalszym ciągu dobra skarbowe czy królewskie. One zasilały skarb państwa. To była diametralna różnica między jedną a drugą formą jak gdyby zarządzania i władania i osiągania korzyści. Także ta strona była nieco inaczej traktowana, szczególnie w okresach, kiedy królem Polski był ostatni, król Stanisław August Poniatowski, a ta południowa strona była diametralnie inaczej traktowana. Takie skrawki przecież tych lasów nam zostały koło Bartodziej, koło Zwolenia. To są skrawki dawnej Puszczy Kozienickiej, albo Radomskiej, przepraszam, jeszcze bardziej Radomskiej, które w dużym wymiarze zostały to przeznaczone tereny rolnicze, bo tak się po prostu nasze życie gospodarcze również i w tym regionie układało. Czy to jest źle, czy to jest dobrze, nimi oceniać. Takie po prostu były to czasy i tak to wpływało na umniejszanie czy tam zmniejszanie powierzchni leśnej. Czyli właściwie faktowi
temu, że to były dobra królewskie tutaj w tym rejonie, zawdzięczamy to gęstsze zalesienie i ten bardziej naturalny de facto charakter rejonu, w którym znajduje się jednie letnisko. To prawda? Prawda, z tym, że proszę Państwa, kiedy w 1780 chyba którymś roku wykonano jak gdyby taką pierwszą inwentaryzację lasów w Puszczy Kozieńskiej, to ja Państwa zaskoczę. 50% puszczy nie miało lasów. 50% puszczy nie miało lasów. Obecnej puszczy, tak jak ja rozumiem. Obecnej, tak. Ówczesnej. Około 25% to były lasy przerzedzone. No trudno powiedzieć, co to znaczy przerzedzone. No, gdybyśmy powiedzieli, może tam było to 70% tego, co być powinno, może 50%, no trudno powiedzieć. I tylko 25% terenów było uznawano jako takie normalne lasy o charakterze może nie puszczańskim, ale takim zwartym, o charakterze takim, o takiej większej zasobności, o starszymi drzewostanami. Także ten obraz puszczy do 1791 roku nie był ciekawy. Tak naprawdę nie był ciekawy. Gdybyśmy dzisiaj na tą puszczę popatrzyli, tak pewne bardzo porównywalne parametry wzięli pod uwagę, to byśmy zobaczyli dopiero to nasze zdziwienie, że i to wyobrażenie o tych puszczach, że to takie nieprzebyte, nie takie, że to troszkę należałoby zacząć weryfikować. Aczkolwiek wtedy, kiedy to był pewnie Władysław Jagiełło, na pewno było inaczej z racji nawet tego, że tu było mniej ludzi. No. To jasne, że ta trzebież lasu no, spowodowała, że od pierwszych piastów do XVIII wieku, o którym pan mówi, na pewno to zalesienie zdecydowanie zmalało. Natomiast jeśli chodzi o już samą jednię, to też musimy sobie zdawać sprawę, że jednia letnisko to jest nazwa, która funkcjonuje od 105 lat dokładnie, dlatego że wcześniej ta miejscowość nazywała się Mokrzec i o tym możemy przeczytać w różnych źródłach, chociażby parafialnych, przy dokumentach erekcyjnych. Natomiast skąd Mokrzec? Ja wyczytałem, że Gzówka, ta rzeczka, która tworzy zbiornik, zalew Wiedni, nazywała się wcześniej Mokra Rzeka. I właśnie stąd prawdopodobnie wywodzi się także nazwa Mokrzec. I pan dyrektor wspomniał też właśnie o tym zalesieniu, że było mniejsze. I też w różnych źródłach możemy wyczytać, że pomiędzy stacją kolejową, czyli kolej Iwanogrodzko, czyli Dęblin, Dąbrowska, a Gzówką, właściwie były pola przede wszystkim. No właśnie, to dopiero kiedy dwaj doktorzy, Ludwik Żerański i Zygmunt Płużański, wykupili część tych ziem, to wtedy dopiero zaczęło się zalesianie obecnego terenu miejscowości. Czy to też mniej więcej się zgadza? To znaczy tak, no, kolej uruchomiła pewne, byśmy powiedzieli, i pozytywne, i z drugiej strony nieodwracalne pewne procesy. Bo to nie tylko była historia jedno letnisko, ale również Garbatki letnisko. To również, proszę Państwa, była później w latach 20. historia miasta, miejscowości Zagorzdzon, którą dzisiaj w większości kojarzymy jako tak zwane Pionki. Jako miasto Pionki, prawda? No ale pierwotnie ta wschodnia część Pionek to był Zagorzdzon. I to też to co dzisiaj obserwujemy Pionki, to wszystko się odbywało zawsze kosztem lasu. To wszystko były czy w Garbatce, czy tutaj, nie wiem, tutaj jak czy tutaj były wylesienia, czy to były tereny rolnicze, ale to wszystko się ze sobą jak gdyby wiązało. Natomiast, wie pan, jest jedna tylko rzecz. Dlaczego akurat tu? I tak jak się, proszę państwa, przyjrzymy albo też przeanalizujemy może historię takich, no, znanych nam nawet polskich takich ośrodków o charakterze letniskowo-uzdrowiskowym, to był tak, albo to był las, albo to były jakieś źródła, albo swoisty klimat, specyficzny jakiś regionalny klimat. I tu na przykład Puszcza Kozieńska takim specyfikiem klimatycznym się charakteryzuje późnymi przymrozkami. I jest ten klimat wewnątrz lasu, jest troszkę inny, aniżeli, tak przepraszam za słowo, na zewnątrz lasu. To jest też pewna specyfika, ale o tym to mogą tylko powiedzieć pewne takie dane statystyczne, jeżeli chodzi o meteorologię czy klimatologię, jak te pewne parametry
kształtowały się na przestrzeni wielu, wielu lat, bo dopiero to daje dopiero pewne wyobrażenia o procesach, które nastąpiły, które a może i w dalszym ciągu następują, bo to trudno tak jednoznacznie powiedzieć. Także aczkolwiek historia czy tego miejsca tu, czy pionek obecnie wtedy zagoszczono, czy też Garbatki Letnisko, to troszkę inna jest. Garbatka Letnisko to też, proszę Państwa, są wylesienia w lasach państwowych. Cała ta tak zwana Polana, czyli ta północna strona od linii kolejowej i częściowo na południe, to wszystko powstało również na terenach lasów, byłych lasów państwowych. Też, proszę Państwa, w podobnych zasadach i te domki, o których pewnie tu będzie mówił pan Jerzy, jak były budowane w Garbatce Letnisko, tak były również budowane w Jedni Letnisko. No właśnie, dzisiaj skupiamy się na Jedni. Wspomniał Pan jeszcze o tym specyficznym klimacie czy mikroklimacie, który panuje wewnątrz puszczy. I mam takie pytanie, no bo nazwa Jednia wywodzi się od Jodły, tak? I czy to prawda, że to tutaj mniej więcej przebiega północna granica w Europie zasięgu właśnie tego drzewa? Czy to jest coś takiego rzeczywiście niesamowitego, co spowodowało, że właśnie, że tutaj mamy Jedlnię w końcu? To, że przebiega granica północna, to jest po prostu fakt. I to nie przez całą Puszczę Kozienicką, bo obręb Kozienicy, czy tak inaczej mówiąc, jakby tu Państwu wytłumaczyć, jak dojeżdżamy do Kozienic, mijamy tak zwaną Babią Górę i Stanisławów miejscowość, prawda? I to, co jest na północ, to tam Jodły nie ma. I tam nigdy Jodły nie było. Już ale w ogóle tu na południe, w całej Europie. Jakie Zagożdżon, Pionki, Jedlnia, to Jodła zawsze była. I jeszcze w puszczy był jeden gatunek. Bóg. Ale wiecie Państwo, gdzie był? Tu, gdzie dzisiaj nie ma puszczy. To są takie z południowo, pewnie wschodnie regiony gminy Jednia Letnisko, miasta i gminy Jednia Letnisko i północno-zachodnia część gminy Gust. To, proszę Państwa, tam było największe skupisko buka, natomiast w innych rejonach puszczy, zresztą do tej pory tam w wielu miejscach są pojedyncze buki nad pomniki przyrody, chyba tak, natomiast w innych miejscach tego buka na terenie puszczy nie było. Ja przestudiowałem ten 1791 rok i nie znalazłem w obecnych granicach, żeby tam naturalnie występował Bóg. Jeden Bóg, Panie Jerzy, stoi. Nazywa się Kościuszko. Tak? Jest pomnikiem przyrody i to też by świadczyło, że gdzieś tutaj być może była ta granica tego drugiego gatunku. Natomiast Jodła, no najwięcej oczywiście jest na terenie tak zwanych obrębów leśnych Pionki i Zagożdżon. To jest takie centrum występowania Jodły. I najprawdopodobniej ta nazwa Jedlnia od tej Jodły się wzięła. Tym bardziej, że to trzeba brać pod uwagę, proszę Państwa, jedną rzecz. Że być może lat temu, nie wiem, 300, 400, 500, to słownictwo również było inne. Bo dzisiaj mówimy Jodła, Abies, Alba łacińska nazwa, prawda? Ale to jest, używamy dzisiejszego słownictwa. Ale wtedy to się jeszcze inaczej nazywa. Na pewno. Kiedyś zdaje się, że to była Jedla. No właśnie. Te lasy do czegoś były wykorzystywane, między innymi do budowy, no jakby niemalże wszystkich domostw w Rzeczypospolitej, aż do właściwie XIX wieku nasze wsie były no, w przeważającej części drewniane, także dworki szlacheckie, no jakby w zdecydowanej większości właśnie z tego budulca były przez całe wieki tworzone. I no właśnie, teraz panie dyrektorze, ja wiem, że moglibyśmy o lasach z panem rozmawiać nie półtorej godziny, ale i półtora tygodnia i nie wyczerpalibyśmy tego tematu. Natomiast musimy przejść do innych odcieni Jedni. Las jak najbardziej to jest coś, co nas tutaj wszystkich pociąga i rzeczywiście dla niego tutaj też przyjeżdżamy, ale z tych drzew powstały drzewa. Powstała kolej, podkłady kolejowe w XVIII wieku, w XIX wieku, w latach 80. I właśnie to połączenie spowodowało, że ta miejscowość Mokrzec, już to ustaliliśmy, do 1917 roku, tak właśnie Jednia Letnisko się nazywała, zaczęła przyciągać coraz to nowych mieszkańców, coraz to nowych także letników. I jedną z takich osób był przodek pana Jerzego Chrzanowskiego. I teraz do pana Jerzego już przejdziemy.
No właśnie, pana rodzina z jednej strony ma tradycje kolejarskie, z drugiej strony panna przodek był też przedwojennym, przed pierwszą wojną światową prezydentem miasta Radomia i chyba mu się tutaj spodobało. I co z tego faktu wynikło? Ja muszę jedno sprostowanie zrobić. Moje środowisko, rodzina nie była, nie pochodziła z rodzin kolejarskich. Pierwszym kolejarzem w rodzinie to byłem ja. Dziękuję za sprostowanie. Nie szkodzi. Człowiek całe życie się kontynuuje uczy. Moje tradycje, mój syn. Natomiast jeżeli chodzi o przodków moich, to babcia była nauczycielką, była dyrektorką konopnickiej w Radomiu przed wojną, a dziadek był artystą, rzeźbiarzem. Natomiast pradziadek, tak jak już pan wspomniał, Czesław Golczewski, zresztą to nie tylko mój pradziadek, który tu jest na sali, nie ma tego dzisiaj pana Artura Golczewskiego, jest jego żona, bo to był nasz wspólny pradziadek po prostu. Z tym, że ja mieszkam w jego domu. Jak to się stało? Czy ja powiem może o powstaniu Jedli, bo trudno mówić o moim domu, jak nie będziemy mówili o powstaniu tej miejscowości naszej. Więc tak jak pan zauważył, to nazywało się ta pierwsza miejscowość. Właśnie tu, gdzie jesteśmy, to się nazywało Mokrzec Swoboda. Ta miejscowość, ta osada była jeszcze przed pobudowaniem tej linii kolejowej. W 1886 roku, po otwarciu linii kolejowej Iwanogród-Dąbrowa, powstała stacja kolejowa w Jedli. Stacja, co to jest stacja? Ano stacja to jest takie nie urządzenie, tylko taka instytucja, na której odbywa się, że ludzie wysiadają, wsiadają, można pociągi rozrządzać, są dodatkowe tory, bo oprócz toru zasadniczego, głównego, są tory dodatkowe. I tak jak widać tu, jest bardzo dużo tych torów, łącznie z bocznicą. I do obsługi tej stacji potrzeba było ludzi, bo byli to i dyżurny ruchu, i nastawnicy, i zwrotniczy, bo kiedyś nie było takiej mechanizacji i elektroniki na tych torach. I te, za przeproszeniem, te wajchy musieli i chodzić i ręcznie przekładać. I dlatego na tych terenach okolicznych stacji zaczęły się powstawać domki kolejarskie. Kto ich nie? Przyjeżdżali tu mieszkańcy Radomia i te domki budowali, jak i również mieszkańcy naszej Jedli pobudowali, którzy pracowali na tej stacji. To była taka pierwsza rzecz. Tak jak teraz wrócę do... Natomiast zamożniejsi mieszkańcy Radomia, w tym przypomnę, no, to był mój pradziadek Czesław Golczewski, prezydent późniejszy miasta Radomia, jak lekarze Płużański, Żerański, jakaś rodzina Kaliszczaków, bo jest tu też na sali pani, która jest prawnuczką założyciela, dyrektorka gimnazja, dyrektorka szkoły podstawowej Słupicy, pani Małgosia Hańc, która jest prawnuczką pana Kaliszczaka. I co? Te wille zostały budowane w stylu tak zwanym Schwiedermeier. Co to jest ten styl Schwiedermeier? Bo tak mówimy Schwiedermeier, ale musimy trochę sięgnąć do zarania tego wszystkiego. A mianowicie był taki malarz, rysownik, nazywał się Michał Elwiro Androlli, który w 1880 roku osiedlił się w miejscowości Brzegi, która się nazywa się teraz Świder.
1885 roku była wystawa rolniczo-przemysłowa w Warszawie. I on po tej wystawie sprowadził wiele tych domków do Świdra. Te domki miały bardzo taki charakterystyczny wygląd. One były na wpół zmieszane z willami szwajcarskimi, ale również z daczami rosyjskimi. Ja powiem, że jak 2 lata temu była tu wycieczka z Ukrainy i przechodziliśmy, bo prowadzałem po jedli i pytam się, czy znacie takie domki. Tak, takie domki to są na Ukrainie. Powiem jeszcze więcej. Jak byłem w 1981 roku w Irkucku na Syberii, to też były takie same domki, więc to były tak zwane dacze rosyjskie. Czym to się charakteryzowały te domki? No, że miały specjalne charakterystyczną architekturę, ponieważ one były budowane w Alpach, więc te dachy były dwuspadowe, żeby ten śnieg się ten, miały dużo takich dodatkowych ozdób, oranżerii i wszystkie miały okienice. A dlaczego miały okienice, jak wrócę do tych tu naszych? Dlatego, że to były domy letniskowe. I jak wyjeżdżając na zimę, ci mieszkańcy zamykali ten na okienice, no te domy między innymi okienicami. I skąd ta powstała nazwa te Świdermajery? Tak jak powiedziałem, te domki, które powstały tam, cieszyły się dużym powodzeniem pisarzy, artystów i przyjeżdżali tam do tego Świdra. Między innymi przyjeżdżał i Konstanty Ildefon z Gałczyński. On miał taki specyficzny sposób pisania swoich wierszy, żartobliwych, humorystycznych. Chociażby pamiętamy go z teatrzyku Zielona Gęś, gdzie w sposób bardzo humorystyczny opisywał to. I również opisał te domki w Świdrze. I taka była w wierszyku Wycieczka do Świdra. On napisał. A kończy się tak. Te wille, jak wójt podaje, są w stylu Świdermajer. To jest końcówka tego wiersza. A dlaczego Świdermajer tak wymyślili? Bo był styl Biedermajer, ale styl Biedermajer odnosił się do wnętrza domu, nie do zewnętrznych wyglądu. Biedermajer to były lekkie, przyjemne, przytulne meble, które znajdowały się w środku domu. Teraz wracam tu do tych naszych może domów. Tak jak powiedziałem, te wszystkie domy, które tu powstały, a ich powstało dosyć dużo. Tak jak powiedziałem, nasz dom, bo tak zaczynam nasz dom, dom właśnie państwa Kaliszczaków. Panie Jerzy, pozwolę sobie wtrącić. Pana Czesława Golczewskiego willa, w której obecnie pan mieszka. Widzimy też jej plany czasami w naszej relacji. No właśnie, ona stoi przy ulicy Nadrzecznej. Możemy oglądać spacerując teraz widzimy ją na zdjęciu. Spacerując nad zalewem, możemy całkiem w łatwy sposób, zaglądając przez płot, zobaczyć ten wspaniały obiekt, ale także super drzewostan, naprawdę bardzo pięknie utrzymana działka. No i słuchamy o... Jak widzimy tu na zdjęciu, po prostu charakteryzują się tym, że mają werandy, balkony, zdobienia nad tym i oczywiście tu jeszcze nie ma tych okienic, bo jak to jest projekt, proszę państwa, i budowa 1898 roku. I jest napisane domu mieszkalnego we wsi Jednia, a obok osada Mokrzec Swoboda. Z tej strony jest weranda, z tamtej strony jest ganek od podwórka.
I tu jest pięknie wyrysowany cały plan. Proszę Państwa, to jest 1898 rok. Teraz to tylko chyba na komputerze ktoś by potrafił tak zrobić, bo odręcznie jakimś rysikiem tego nie potrafi zrobić. I te wszystkie zdobienia to były robione ręczne. I ja tu, proszę Państwa, mam taką jedną rzecz, którą przyniosłem. Ona jest może mniejsza. To się nazywa laubzega. Do wycinania tych otworków i różnych tego upiększeń. Z tym, że te inne do wycinania tych większych, to miały to takie ramię dłuższe, żeby można się było zmieścić w tym kole. To się nazywa, obecnie to się nazywa wyżynarka, jak to popularnie mówię. Panie Jerzy, czy moglibyśmy proszę też podać, także będziemy czekali na powrót. Chciałbym, żeby... Każdy z nas by tego chciał. I na pewno wróci. Na pewno wróci. Teraz powiem tak. Te wille pierwsze... Z tego okresu, tak, tak. Te wille powstawały wzdłuż ulicy Nadrzecznej. I Nadrzecznej, to Nadrzecznej, co też wskazuje na to, że tam właśnie, była rzeka, a nie zalew. Była po prostu rzeka Gzówka, bo trzeba powiedzieć, że jednia leży w widłach dwóch rzek. Gzówki, która otacza od strony północno-wschodniej, oraz Pacynka, która jest od strony zachodniej. I one w Antoniówce się łączą i płynie jako jedna rzeczka Pacynka. Te domy, wymienię tak, które pamiętam, to było nasz dom, dom państwa Kaliszczaków, dom państwa Piekarskich, dom Malczewskich, dom Wesołowskich. Dalej obecnie dom państwa Olewińskich kiedyś był właścicielem, a teraz pan ktoś kupił inny oraz Kalinka. Kalinka, która była dalej, to było dom, willa pana doktora Żerańskiego. I powiem taką rzecz charakterystyczną, bo to się mokrzec mówimy. Dobrze, dlatego że oprócz tego tam było mokro. I przy każdym domu, przy każdej willi na zewnątrz było odwodnienie. Na czym polegało? Że tak jak u mnie została sadzawka jeszcze na terenie ogrodu, a kto bliżej się pobudował ulicy Nadrzecznej, to miał te sadzawki już na zewnątrz. Powiem jedną rzecz, że u mnie była jedna sadzawka na terenie, a druga była na łące. Tak samo było i w każdym innym domu, jak przejdziemy ulicą Nadrzecznym. Bo tam było takie bagno, że ja po wybudowaniu zalewu to musiałem ten teren zmeliorować. Bo kiedyś jak wziąłem kogoś do orania, to ten koń mi się tam zapadł po prostu. To tyle może, co Państwa tu jest, Państwu powiedzieć na temat tych samych Świdermajerów. Jeżeli by Pan mógł powiedzieć, czy na przykład w środku zachował się jeszcze wystrój oryginalny w jakiejś części, czy już to już zupełnie jest całkiem nowoczesne? No to ja muszę powiedzieć. A, i tu mi się przypomniało. Oczywiście nie wpraszamy się do Pana tak. Bardzo proszę, Panie Kubo, przy okazji podjechać do mnie. Bardzo chętnie Państwa na herbatkę zaproszę. Natomiast my, nasza rodzina i rodzina państwa Kaliszczaków, to są domy, które są w rękach pierwszych właścicieli. Natomiast pozostałe domy to już są nawet nie spadkobiercy, tylko jacyś później, którzy pokupowali to, bo rodzina wymarła, wyjechała, no to i posprzedawali, powyprowadzali się z domu. Bo jak powiedziałem, ja jestem trzecim pokoleniem od 1898 roku.
Także my mieszkamy i ten wystrój domu, który mamy wewnątrz, to jest stan taki sam, jaki był, no można powiedzieć, na początku XIX wieku. Także, przepraszam, nie XIX, XX wieku. Prawda. I zachowane są wszystkie meble. No staramy się ten dom, jak Państwo tutaj widzieli, utrzymać w jakimś porządku takim. Ostatnio nawet zrobiliśmy, wiecie Państwo, trzeba było ten dom zabezpieczać. Ciągle się malowało. W końcu wzięliśmy piaskarkę, wypiaskowała ten dom i wróciliśmy do takiego wyglądu, jaki był pierwotnie. To znaczy, że drewno też jest jeszcze całkiem dobrej jakości, jeżeli udało się ten to zrobić. Ten domek jest modrzewiowy. Tak jak właściwie większość dworków szlacheckich w dawnych wiekach. Tak jest. I on, jak było to piaskowanie, to okazało się, że te deski są w bardzo dobrym stanie. Także no nie trzeba było takiej siły robić, no bo wiadomo, że to jest 120-letni, 123 lata dom ma, no nie, żeby nie zrobić jakichś tu bardzo wielkich uszczerbków. Może teraz przejdę do następnej sprawy związanej z Jednią. A może chwilkę byśmy teraz przerwali panu Jerzemu i poszlibyśmy mniej więcej chronologicznie, bo koniec XIX wieku kolej, właściwie chronologicznie to las najpierw, rzeka, od której też wywodzi się nazwa Mokrzec, później kolej, powstanie właściwie miejscowości mniej więcej w kształcie, który zaczął być początkiem letniska. I ci wszyscy ludzie mieli różne potrzeby, także potrzeby duchowe. I na początku XX wieku no Jednia była w parafii świętego Jana Chrzciciela w Radomiu. Ale do kościoła w Radomiu było całkiem daleko. Do Jedni tej królewskiej też jakieś 5 kilometrów, częściowo przez las przynajmniej, zebrała się grupa inicjatorów i fundatorów, którzy postanowili zbudować kaplicę, a byli nimi Franciszek Hertel, Karol Wickenhagen, Zygmunt Płużański, Ludwik Żerański, Aleksander Sobecki, Czesław Golczewski, czyli także pana pradziad. I ci państwo postanowili zbudować kaplicę. I teraz takie troszeczkę podchwytliwe pytanie, gdzie ta kaplica się znajduje, księże proboszczu? Dziękuję za zaproszenie w tak czcigodnym gronie. Przepraszam, księże Andrzeju, bo tak ustalaliśmy, że mam się do księdza zwracać. Moja wiedza odnośnie tej miejscowości i tej parafii czerpana jest z kronik i z opowieści ludzi. Natomiast tutaj moi czcigodni przedmówcy to są tacy rodowici związani bardzo mocno z lasami i bardzo mocno z samą miejscowością. No ale to, co potrafiłem wyczytać, pod jedną z figur będących na terenie wioski Mokrzec modlił się tu wspomniany Karol Wickenhagen. Tak, modlił się o uzdrowienie ciężko chorej swojej małżonki i obiecał Matce Bożej, że jeśli żona wyzdrowieje, tak mówią kroniki pisane przez księdza Korpikiewicza, pierwszego proboszcza, kronika zachowana jest w archiwum parafialnym, że jeśli żona wyzdrowieje, to on postawi kaplicę wotywną. No i postawił. Postawił kaplicę wotywną, która jest dzisiaj częścią kościoła. To jest obecne prezbiterium z czerwonej cegły. Plany tej kaplicy zachowały się również szczęśliwie w archiwum parafialnym i dzięki temu był taki początek kultu Bożego tu na tym terenie z parafii świętego Jana. Jak pan wspomniał, przyjeżdżali od czasu do czasu księża, odprawiali msze święte. Na pewno tutaj gromadzili się licznie wierni na odpust w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, bo ten kościółek, ta kaplica była dedykowana Matce Bożej w Niebowziętej i w ten sposób tutaj ludzie modlili się
Oczywiście nie sam budował, tak jak pan wspomniał, tam padają konkretne nazwiska. Między innymi wspomniani Karol i Matylda Wickenhagen, która ozdrowiała, podarowali cegłę oraz materiał na dach kaplicy. No tak też zapisano w kronikach. A byli protestantami, także to też jest interesujący wątek. Kochani, to, że się jest protestantem czy katolikiem, to w tym wypadku nie miało większego znaczenia. Nie miało. Nie podkreślamy podziałów, ale jest to jednak interesujący szczegół. Jak ktoś od Pana Boga otrzymał prezent w postaci zdrowia swojej kochanej drugiej połowy, to temu Panu Bogu chciał podziękować tak, jak obiecał. I dlatego jesteśmy wdzięczni tym, którzy obiecali i wykonali te obietnice. Parafia się, właściwie nie parafia, miejscowość się rozrastała, ale wciąż nie była parafią i liczba ludności urosła do takich rozmiarów, że w 1921 roku biskup sandomierski, wtedy były to tereny diecezji sandomierskiej, zresztą nie tak dawna, postanowił utworzyć parafię. I teraz przeczytam też fragment z tego dokumentu. Mając na względzie dobro i pożytek dusz parafian należących do parafii świętego Jana w Radomiu, władza duchowna diecezjalna zarządzeniem i decyzją w roku 1921 postanowiła rzeczoną parafię rozdzielić na cztery samoistne parafie. Z wysuniętych wsi, bardziej jeszcze na wschód od Radomia, aktem erekcyjnym sandomierskiej kuli diecezjalnej z dnia 28 kwietnia 1921 roku pod liczbą 1182 została wznowiona parafia opieki świętego Józefa przy kaplicy na letnisku Jedlnia, przepraszam, miejscowości urzędowo pisanej i nazywanej Piotrowice Kolonia w gwarze ludowej nazywanej Mokrzec. Widzimy tutaj także pewne, może nie nieścisłości, ale no właśnie, mamy różne wciąż funkcjonujące obok siebie nazwy tej miejscowości. Także nawet w niektórych dokumentach to jeszcze były Piotrowice w latach 20. XX wieku. To też jest jakby kolejna informacja. Może wróćmy do innej daty. Daty 1905-1906, bo to jest właśnie data budowy kaplicy, tej wspomnianej jako wotum wdzięczności. Ludzie się gromadzą, ludzie się modlą. Jedlnia się rozrasta, władza diecezjalna widzi potrzebę tworzenia nowego ośrodka kultu religijnego i jest zamysł tworzenia parafii. Ale w kronikach zapisano, że pierwszy zamysł władzy diecezjalnej to było utworzenie parafii w wiosce Myśliszewice. To był pierwszy zamysł, kiedy zaczęto realizować ten zamysł w takiej fazie bardzo wstępnej. Kronika mówi, że gospodarze jednak wycofali się z zobowiązań uposażenia nowego proboszcza w grunta, na których by powstał kościół i plebania. I wtedy powstał właśnie ten dekret, o którym pan wspomniał, oficjalny, zatwierdzający utworzenie parafii przy kaplicy, jako że grunta tutaj będące należały geodezyjnie do Piotrowic, dlatego parafia nazywała się parafią opieki świętego Józefa w Piotrowicach. Dopiero w roku 1964 nazwę zmieniono na parafię Jednia Letnisko. No właśnie, rzeczone Myśliszewice i tak jak między katolikami i protestantami nie chcemy podkreślać animozji, ale też były właśnie te animozje pomiędzy mieszkańcami Mokrca czy Mokrzca, a mieszkańcami Myśliszewic. I tutaj doświadczył tego ksiądz Władysław Korpikiewicz, pierwszy proboszcz, który no, musiał borykać się z pewnymi trudnościami właśnie w związku z tym. Skąd wiemy, że te trudności były? Bo właśnie w roku stulecia parafii, czyli w roku 2021, kiedy chcieliśmy wprowadzić wodę do budynku sakralnego, do kościoła, decyzją Straży Pożarnej, natrafiliśmy w sposób dosłownie cudowny na butelkę, w której były dokumenty. Dokument, który mówił o wmurowaniu kamienia węgielnego i złożenia tej butelki z tymi dokumentami i dokument mówiący o tych kłopotach, jakie napotkał pierwszy gospodarz, ksiądz Korpikiewicz. Ale okazuje się, że jednak przy głosowaniu zwyciężyła ta wola budowania kościoła
drewnianego przy murowanej kaplicy. I tutaj kłaniam się bardzo nisko wszystkim leśnikom, wszystkim ludziom lasu, bo kroniki mówią, że właśnie miejscowi leśnicy dali w prezencie, w darze drewno na budowę kościoła właśnie z tej puszczy, o której pan wspomniał. I co jest... Może ja dodam, a nad leśniczym był pan Stefan Łusakowski. A projektantem już kościoła w tym stylu, który go znamy teraz, był architekt Julian Jakubowski. Także to też wszystko bardzo znaczące nazwiska, które czasami giną w, jakby po prostu w mrokach historii, w zapomnieniu, w życiu codziennym, ale warto to wszystko przypominać. Ja przeczytam właśnie fragment tego dokumentu, który został znaleziony w zeszłym roku w butelce. Być może też mamy okazję oglądać jego zdjęcia. Widziałem je u księdza proboszcza jakby na żywo i tę butelkę stłuczoną, której nie dało się w całości, no bo trzeba było wyciągnąć te papiery jakoś. Nie dało się jej uratować. Także jest kamień węgielny pod budowę kościoła u księdza na plebanii. Także mam nadzieję, że te zdjęcia widzimy. Nie będę się w tym momencie odwracał. To są dokumenty erekcyjne kościoła z 1921 roku. Natomiast właśnie była kaplica, czerwona cegła, którą kojarzymy, zapraszamy serdecznie, a później został według projektu Juliana Jakubowskiego dobudowana nawa główna, którą już tutaj znamy w tym stylu zakopiańskim i właśnie przy wmurowywaniu kamienia węgielnego w 1924 roku ten pamiątkowy dokument kronika głosi między innymi roku pańskiego 1924-6 po odzyskaniu niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej za pontyfikatu papieża Piusa XI, kiedy diecezją sandomierską rządził ksiądz biskup Marian Ryks, a na czele Polski stał prezydent Stanisław Wojciechowski, a proboszczem parafii tutejszej był ksiądz Władysław Korpikiewicz. 28 września w 16 niedzielę po Zielonych Świątkach przewielebny ksiądz Piotr Górski, infuat, dziekan kapituły sandomierskiej, dziekan i proboszcz parafii świętego Jana w Radomiu, na mocy delegacji kurii biskupiej z dnia 27 września pod numerem 3081 w obecności licznie zebranego duchowieństwa, Komitetu Budowy Kościoła i parafian oraz ludu wiernego o godzinie 12 rano dokonał uroczystego poświęcenia i założenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła pod wezwaniem opieki świętego Józefa w Piotrowicach przy stacji kolejowej. I tu wtrącę. Na pewno się pan nie pomylił, żeby to było jasne. Nie, sam rok, to czytam. Nie rok 1921, tylko 1924. Tak, dlatego, że kilka lat trwało te jeszcze. Trzy lata to były te zmagania się, gdzie budować kościół. Czy przy kaplicy już istniejącej, czy w innym miejscu. I dlatego ta data wmurowania kamienia węgielnego to jest rok 1924. I myślę, że będziemy mieli okazję znów do pięknego jubileuszu rozpoczęcia budowy kościoła. Wspomnijmy jeszcze jedną osobę, która już jakoś przewinęła nam się przy okazji tych willi Świdermajer. To jest pan Marian Kaliszczak, czyli w tamtym czasie, w latach 20. prezes Sądu Okręgowego w Radomiu, który także tutaj właśnie tę willę pobudował. I on bardzo wydatnie pomógł przede wszystkim za jakby te wszystkie konflikty spłaszczyć, je rozwiązać. Pomógł także formalnie przy budowie kościoła oraz podarował, jak czytamy w kronice, 1500 zł właśnie na budowę. Prosimy, pan Piotr Kacprzak, dyrektor. Ja chciałem do tego coś dodać. Otóż proszę państwa, ci z państwa, którzy interesowali się historią Radomia, to wiedzą, że w Radomiu w XIX wieku mieszkało bardzo dużo ludności wyznania ewangelickiego. Między innymi ci, to byli bogatsi ludzie, trzeba to dzisiaj powiedzieć uczciwie, szczerze. To byli właściciele garbarni czy jakichś innych zakładów w Radomiu. No i tych ludzi było stać, żeby tego typu wille, czy to tu, czy w innych miejscach, po prostu budować. Może to nie były jakieś formy konfliktów, ale no zawsze jeden był wyznania takiego, drugi był wyznania takiego. Także mogło to rodzić jakieś tam sprawy tych na tej niwie wyznaniowej,
Aczkolwiek do tej pory chyba wydaje mi się, że jakichś większych tutaj z tego tytułu problemów na tej linii ewangelicy i katolicy, czy nawet szerzej mówiąc chrześcijanie, no to też chyba raczej nie ma. No. Ale to, o tym trzeba pamiętać, że to była bogatsza część miasta Radomia. Większość to byli Niemcy. To też trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Kilka tysięcy kolonistów niemieckich, którzy także w XIX wieku przybyli, żeby budować przemysł radomski. Między innymi rodzina Wickenhagenów, która z Karszami pobudowała słynny pałac przy placu Konstytucji 3 maja w Radomiu. Także byli Żydzi, którzy także i w Garbatce, i w Wiedni kupowali działki, żeby wyjeżdżać tutaj po prostu na letnisko. Ale właśnie ten letniskowy charakter chyba wszystkim dobrze działał też na ewentualne animozje i no właśnie jedynie letnisko wciąż przyciągała, tak jak wtedy, tak i teraz. Natomiast no właśnie, być może to jest dobry moment, żeby wspomnieć o czasach także bardzo dramatycznych, bo tak jak i Radom, tak jak i Jedlnia Letnisko były wielokulturowe, wielonarodowe przed II wojną światową, tak II wojna światowa, jej tragiczne, dramatyczne wydarzenia właściwie bardzo wiele zmieniły w wyglądzie w wielu miejscowości w Polsce, jeżeli chodzi o ich charakter etniczny, ale nie tylko. No właśnie, także Jedlnia Letnisko, już wtedy Jedlnia Letnisko 1917 roku, przypomnijmy, bardzo dotkliwie przeżyła II wojnę światową. Musimy wspomnieć tutaj o dwóch miejscach, po których nie ma już śladu, a które były naprawdę według nawet map satelitarnych bardzo rozległe. To był Lager Jedlnia, który był częścią Truppen Übungsplatz Mitte Radom. To był wielki obóz rozciągający się właściwie między Siczkami a Dąbrową Kozłowską i także Zwangsarbeitlager für Juden, Siczki, czyli obóz pracy dla Żydów. To były dwa miejsca, po których właściwie nie ma już większych śladów, oprócz, no właśnie, i teraz chcielibyśmy usłyszeć, co z tego zostało w lasach, panie dyrektorze? Powiem tak, troszkę zostało, ale wybaczcie państwo, że nie będę mówił gdzie i co. Dlatego, że tutaj pan komendant Golczewski miałby tyle roboty, że on by się w biurze nie pokazywał, bo zaraz by no, różni ludzie chodzili z różnymi częściami, szukali tego, tamtego lub tamtego. Ale już tak mówiąc, tak bardziej poważnie, otóż rzeczywiście, tak jak tutaj pan wspomniał, najpierw może lager wojskowy, on tak dokładnie miał taką nazwę, ja zacytuję, celowo sobie wziąłem pewne materiały, on się nazywał tak, Heeresgutsbezirk Truppen Übungsplatz Mitte. Tak dokładnie się nazywało, ale teren tegoże właśnie poligonu wojskowego, pierwszego poligonu wojskowego, bo były dwa. Był jeden lotniczy, miał być budowany na wschód od drogi E7. Mm-hmm. A Heeren to jest wojska lądowe. Tak, no a tutaj głównie to była artyleria i karabiny maszynowe. Do tej pory między innymi strzelnica w Radomiu, niedaleko ośrodka Wiedni, to jest między innymi jeden z tych obiektów, które pozostały po tym właśnie placu ćwiczebnym. Ale historia tego placu ćwiczebnego rozpoczęła się, proszę państwa, w roku 1940. Dlaczego akurat wybrano te miejsce? No trudno dzisiaj tak jednoznacznie stwierdzić. Ale właśnie latem 1940 roku pokazali się tu oficerowie Wehrmachtu, którzy zaczęli robić pewne pomiary, objazdy, lustracje i mniej więcej kształtować granice tego poligonu. To był bardzo duży poligon w gruncie rzeczy, bo on biegł mniej więcej linią kolejową z Radomia w kierunku na Bartodzieje i Kruszynę, aż pod te lasy należące dzisiaj do nadleśnictwa do Bieszyn, Bierwce. Tam było jedno z centrów tego, że poligon było w Kruszynie i Bierwcach. Tak, słynne bunkry. Tak, tak, do tej pory przetrwały i bunkry, i takie transzeje, inne rzeczy tam, które się znajdują. I później biegło to, proszę państwa, w kierunku Głowaczowa. Patrząc tak w dzisiejszym realiach, objęło ono ówczesne nadleśnictwo Jedlnia i nadleśnictwo Kozienice. O dziwo, a z tym, że Jedlnia to nie tylko obecny ten obręb Jedlnia, czyli do Poświętnego,
ale również do tej drogi prowadzącej z Pionek aż na przejazd. Dotąd sięgało leśnictwo, nadleśnictwo jedynie. To było o ponad 10 tysięcy hektarów, to nadleśnictwo przed wojną miało i nie zostało nigdy podzielone. Od 19 roku, jak powstało, tak nie zostały podzielone. Nadleśniczym do końca 39 roku to był wspomniany przez pana Jerzego pan Stefan Łusakowski, a po nim nastąpił nominowany przez Niemców pan Andrzej Kosturkiewicz. W 1942 roku Kosturkiewicz był zdjęty właśnie z tytułu tego poligonu i poszedł na nadleśniczego do Dymin w Zakielce. A tutaj nastał niemiecki inżynier leśnik, bo Niemcom bardziej zależało żeby mieć swego. Może do końca tym Polakom nie wierzyli, na pewno nie wierzyli, ale druga jak gdyby odsłona, to był 40 rok, mówiłem, lato 40. Latem 41 roku, czerwiec, napadł na Sowietów. I wtedy w 41 roku zaczynałem się już konkretyzować pewne działania. Czyli inaczej, w ciągu tego jednego roku dokonano pewnych przewartościowań, ale i zaplanowano gdzie, co i jak. Między innymi, proszę Państwa, tak mówiąc w jakimś dużym skrócie, tu pracowała w granicach 4000 jeńców sowieckich, których wzięto właśnie czerwiec, lipiec w tej kampanii 1941 roku i tu ich przywieziono. W różnych warunkach ci ludzie, ci jeńcy rosyjscy tutaj, czy radzieccy, bo to tak chyba to trzeba powiedzieć, radzieccy tutaj bytowali, bym powiedział, nie. Suma summarum była taka, że zdecydowaną większość z tamtych albo poszła do Ostlegionów, a częściowo pracowali tutaj. Spora część pracowała ludności narodowości żydowskiej. Około 600 osób, przy czym w granicach 450 osób po prostu tutaj Niemcy zagłodzili pracą i w granicach 100-150 osób w 1942 roku wywieźli do Szydłowca, do getta. Jaki los był, no to można się tylko i wyłącznie domyślać. No i stoi taki skromny pomnik, chyba na Wólce, w Dąbrowce Kozłowskiej, zapomniany pomniczek, poświęcony właśnie tej ludności żydowskiej, która tutaj straciła życie. Najczęściej byli sami mężczyźni. I ten poligon był, jak mówię, rozbudowywany. Jak patrzyłem na mapę... A dlaczego też w Dąbrowie Kozłowskiej? Bo ja też już o tym wspomniałem. Kiedy spojrzy się na mapy satelitarne, które wykorzystują nowoczesne technologie, to widać, że ten obóz pracy tak naprawdę i obóz Wehrmachtu sięgał praktycznie aż pod Dąbrowę Kozłowską. Tam, gdzie teraz mamy pomiędzy Siczkami a Dąbrową Kozłowską las, tam były właściwie baraki i to naprawdę był olbrzymi teren, aż sięgający od Zalewu właśnie do Dąbrowy, to naprawdę wielki obóz. Te baraki były w różnych miejscach, tam i na Kruszynie też były, w zależności od tego, kto tutaj stacjonował, ale również tutaj pan Jurek może potwierdzić, również niedaleko stąd. Jak się kończy rezerwat Jednia, idziemy w kierunku Pionek, po prawej, po lewej stronie, tam również były baraki. Dzisiaj tam są tylko i wyłącznie pola uprawne, jest boisko piłkarskie, ale tam również w części były baraki, tylko to później to zostało, oczywiście to były takie bardzo czasowe, bym powiedział, kiedy tam było potrzeba tych jeńców albo tą narodowość żydowską przytrzymać, to przytrzymano. Później były niepotrzebni już. Byli niepotrzebni, kiedy poligon funkcjonował w związku z tym. Zdjęto nadleśniczego w Kozienicach, zdjęto nadleśniczego w Jedli i na to miejsce ustanowiono nadleśniczych niemieckich. No. I to mniej więcej funkcjonował ten poligon do roku 40. Nawet na początku 45 roku pewne takie pododdziały wojsk pancernych, które między innymi tam brały udział w walkach na przyczółku warsko-magnuszewskim, to między innymi tutaj również na tym, w tym obszarze leśnym tutaj funkcjonowały. No. Także... Właśnie. Wspomniał pan o właściwie tysiącach więźniów, którzy tutaj byli używani po prostu jako siła robocza. W większości zmarli z wycieńczenia, czy też zostali prawdopodobnie też w różnych egzekucjach rozstrzelani, czy też w inny sposób zabici, ale mamy także miejsca pamięci, właśnie już w rezerwacie Jednia. I tutaj i do pana Jerzego Chrzanowskiego mam pytanie. O miejscach pamięci. Dokładnie, właśnie jeżeli chodzi o te miejsca pamięci. Miejsca pamięci. Kogo mówię, one upamiętniają? Pan Jerzy, natomiast ja jeszcze, proszę Państwa, chcę... Bo wszyscy kojarzymy ją z bardzo przyjemnymi wspomnieniami najczęściej, natomiast
musimy o tym pamiętać, że tuż obok miejsc, gdzie wypoczywamy, no właśnie są miejsca pamięci, no, uświęcone de facto krwią setek osób, które tam straciły życie. Słuchamy, panie Jerzy. No, ale nim powiem o tych grobach, to trzeba przypomnieć sobie, że w 1939 roku tu były walki Wileńskiej Brygady Kawalerii i w okolicach Jedni, i groby tych, którzy zginęli, są na cmentarzu parafialnym. A wracając teraz do grobu w lesie, to jest bardzo skomplikowana sprawa. A mianowicie, nikt dobrze do tej pory nie wie, kto w tych grobach jest. Nie było żadnej tu prowadzonej kartoteki tego wszystkiego, tak jak w obozach. Przywożono prawdopodobnie z więzienia radomskiego, które było przepełnione i trzeba coś na ich miejsce było tu przywieźć. Następnych. Kopano poprzedniego dnia rowy, doły, następnie przywożono i rozstrzeliwano, ewentualnie wrzucano granat do tego grobu. No i w ten sposób zginęło około od 400 do 600 osób. Jest tych grobów 7 i zawsze my tu upamiętniamy te groby razem ze szkołą w Jedni Letnisku, z radnymi chodzimy, zapalamy znicze. Także proszę państwa, bo każdy, kto tu jest? No nie wiadomo, kto tu jest. Mogli być złapanki nawet ludzie. Mógł ktoś słuchać jakiegoś radia, które było zakazane. No to w budę i wywożono. Natomiast Niemcy, widząc już swój upadek, to chcieli zlikwidować te ślady. To tak samo jak Rosjanie w Katyniu. No więc co robili? Przyjeżdżała taka jakaś ciężarówka, krematorium. Jeżeli się udało, to wyciągali z tych grobów i palili. Jak się już nie zdążyło, to wlewali benzynę i podpalali te zwłoki. Po wojnie zrobiono ekshumację i na podstawie ekshumacji stwierdzono, że nie jest dokładna liczba tam, którzy leżą, tych mogił, ale jest około do 600 osób. Może być i więcej. Tyle mogę powiedzieć na temat grobów. Zresztą rokrocznie chodzimy na te groby. W tym roku nawet zostałem poproszony przez szkołę z Myśliszewic, a nie tylko z Jedni Letnisko. Proszę państwa, warto także o tym epizodzie pamiętać, dlatego że tak jak wspomniałem, wszystkich nas pociąga Jednia Letnisko jako miejsce, w którym przeżywamy bardzo przyjemne chwile najczęściej. Ale czasami warto przejść dosłownie kilkaset metrów od zapory. W rezerwacie Jednia te mogiły się znajdują. No natomiast właśnie, Jednia Letnisko, to jest, przejdźmy już do tego elementu, który w tym momencie tworzy w bardzo dużej mierze charakter tej miejscowości, czyli dwie sprawy, zalew i rezerwat Jednia. Panie Jerzy, jeżeli chodzi o zalew, czy pamięta pan jego budowę, jak to się działo, kiedy to było? Ja myślę, bo zalew to już taka końcówka tutaj naszej retrospekcji. Ale Jednia jest tak przebogata, że moglibyśmy zapewnić trzy spotkania. Albo pan za mało czasu na to zarezerwował, albo postaram się. Miałbym prośbę tam do pani, która fotografuje, która jest pana szefem zapewne, żeby zorganizować powtórne takie spotkanie, bo tych tematów mamy dużo. Mamy bardzo dużo, mam nadzieję, że nie wyciągnięte zostaną konsekwencje służbowe wobec mnie, ale po prostu właśnie pójdziemy głębiej w Jednię. Jest mnóstwo epizodów, o których nie wspomnimy, które ja uwielbiam, państwa, te smaczki, ale musimy niestety... Jak to się mówi, w miarę się skupić jedzenia rośnie apetyt. Dokładnie. Czyli... Ja bym dopiero zaczynał swoje przemówienie tutaj dzisiejsze. Panie Jerzy, mamy też jeszcze inne atrakcje, dlatego prosiłbym naprawdę o dyscyplinę i słuchanie poleceń prowadzącego, czyli mnie.
I proszę teraz pan opowiedzieć rządzi, o tym dokładnie. To znaczy oprócz pana burmistrza i pani Alicji Baran, która jest dyrektorką, ja rzeczywiście tutaj w tym momencie, w tym miejscu rządzę. Bardzo zalew, proszę. Zalew. Czy pamięta pan tę budowę? Kiedy bardzo to było? Dobrze pamiętam, bo słucham. Mieszkam przecież nad tym zalewem. Już nikt bliżej nie może mieszkać. Pamiętam to, były lata 70. Jak się rozpoczęła ta budowa. Nie wiem, pani Alicjo, być może oglądamy zdjęcia. Oglądamy różne zdjęcia, także moje, ale także piękne zdjęcia pana Zbigniewa Szmita, który też mieszkańca Jedni, który też blisko zalewu mieszka. A tutaj to jest czas budowy niezbyt dobrej jakości, czas budowy zalewu. Tu widzimy maszynę w centralnej części, która pogłębiała właśnie koryto z rzeki. To jest właśnie mój ojciec tam w tej jasnej koszulce, to moja rodzina. Proszę państwa, więc ta budowa się rozpoczęła na początku lat 70. Teoretycznie to można powiedzieć, że zakończyła się w 74, ale otwarcie oficjalne, oddanie to było 76 rok. Zalew pierwotnie miał liczyć 40 hektarów. Prawdopodobnie, a ma w tej chwili 26 hektarów. Dlaczego to tak jest? Że tam od tej kładki, co jest budowana teraz ścieżka rowerowa, prawdopodobnie ten zalew miał sięgnąć aż po ulicę Tysiąclecia. Ale ze względów prawdopodobnie finansowych i datowych, bo wtedy były bardzo ważne daty, 22. Trzeba było oddać. Ale ja powiem taką ciekawostkę jeszcze z tego z tej budowy zalewu. A mianowicie ojciec mój pracował w zarządzie lasów państwowych, był naczelnikiem kontroli. Dyrektor zwrócił się do niego, nie wiem czy tam Kaziu, czy jak to tam mówili między sobą, nie wiem czy to nie był dyrektor Sakiewicz. Sakowicz, tak jest. I mówi, słuchaj, ty mieszkasz tam nad zalewem, władze miejskie chcą się wybrać nad rolę, czy jakby tu rekonesans, jak to wygląda ta budowa nad zalewem. No, ojciec mój, no oczywiście, bardzo proszę, ponieważ to była wiosna, więc pogoda była mniej więcej taka, albo i gorsza jak w dniu dzisiejszym, roztopy i deszcz padał. Wobec tego ekipa samorządowa, bo wtedy radą był jeszcze w województwie kieleckim, więc były powiaty i te władze powiatowe, jak i miejskie, wybrały się na ten rekonesans do Jedni. No, proszę państwa, przyjechali bardzo dobrze wyposażeni. To obecnie to się mówi catering, prawda? Oni też byli zaprowiantowani. No i powiedzieli, słuchaj, ten dyrektor mówi, bo tam będzie zimno, to należy się, może byś poprosił na herbatkę. No, ojciec mówi, no bardzo chętnie, no dlaczego nie? No i jak mówię, taka była pogoda, tych ludzi trochę przyjechało, może z 10. Została zaproszona jedna pani do pomocy, bo pamiętam, że to były kurczaki, trzeba było podać, odgrzać je. No ja nie wiem, czy oni wychodzili na ten zalew, ale wiem, że bardzo dobrze go ochrzcili. Czyli taka wspomnienie jest z tej budowy zalewu. Natomiast powiem jedno, że w 74 ta woda już była spiętrzona i tak napełniona, że ja jako jeden z pierwszych kupiłem sobie tu żaglówkę, bo miałem tylko przejście takie. Także nie wiem, dlaczego to się mówi w 76. No, bo tak się mówi może, ale to już było wykończone. Znaczy, to nie powiem, że było. To było skończone, może nie wykończone, ale skończone. I wtedy jeszcze było dużo wody, a w tej chwili to już tej wody jest mniej, tylko jest więcej mułu. Ale ten zalew miał swój urok.
jak pamiętam, przyjeżdżały pociągi zawalone tu do Jedli. Była jotka, eska, która kursowała tylko do Siczek. I wszystkie te nadbrzeże tego zalewu było przepełnione ludźmi. No taki, można powiedzieć, podradomski balaton, jak pani powiedziała. Dlaczego? Bo w okolicach Radomia nic nie było innego. Ludzie jeździli a to do Jedlińska nad rzekę, a to już dalej do Białobrzegu, do Toporni czy gdzieś tam, ale tutaj w okolicach kompletnie nic nie było. No to tak, panie Jakubie, wyglądało powstanie zalewu. Te czasy pamiętam już ja, też jeździłem Ikarusem, eską czy jotką, wyładowanym do granic możliwości. Czasami dziwię się, że się nie złamał autentycznie. To też jest urok lat 90. chociażby. Wiele się od tamtego czasu zmieniło, ale ja wciąż kocham Jedlnię i zalew. No właśnie, jakie są jeszcze inne walory przyrodnicze rezerwatu Jedlnia, panie dyrektorze? Dlatego, że no to też jest jakby absolutnie coś, co nadaje charakterowi tej miejscowości, zalewowi. No, przeurocze to wszystko no, jest. Na pewno, proszę państwa, rezerwat Jedlnia z jednej strony jest taką, można powiedzieć, jeszcze przepraszam, że przerwę jeszcze, ale niedawno została nadana nadane imię. No właśnie. Z drugiej strony, proszę państwa, tak patrząc z poziomu gminy, miasta i gminy w tej chwili, jest to pewien problem. Dlatego, że zawsze rezerwaty kojarzymy w ten sposób, że to są takie miejsca, gdzie właściwie ingerencja człowieka nie powinna mieć miejsca. Albo w jakimś niewielkim, minimalnym zakresie. Raczej to powinny być fragmenty lasu, które powinny być poddane takim samemu gospodarowaniu. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że tak, po jednej stronie, po drugiej stronie, po trzeciej stronie, po czwartej stronie mamy jakieś tereny mniej lub bardziej zurbanizowane. Dalej, przez rezerwat przebiegają szlaki turystyczne. Przy rezerwacie znajduje się zbiornik, prawda? Dalej, proszę państwa, rozmawiałem z Jackiem Karaśkiewiczem, pan burmistrz ma również pewne koncepcje co do dalszego, bym powiedział, zagospodarowania terenu wokół rezerwatu, to tworzy znów kolejne jak gdyby pewne takie problemy nierozwiązywalne, tylko problemy do rozwiązania. Chociażby budowa kładki przez środek zalewu, to też będzie urocze w miejscu dawnej drogi, która później do Kolonki prowadzi. Natomiast tak patrząc stricte z przyrodniczego punktu widzenia, no to tą wartością to są te stare drzewostany dębowe i sosnowe. Ale i jak w 1982 roku tworzono ten rezerwat, to napisano, że celem tworzenia tego rezerwatu jest zachowanie drzewostanów sosnowo-dębowych czy dębowo-sosnowych. I teraz, proszę państwa, temat jest taki, coż to znaczy zachowanie. Bo ja i każdy z nas tutaj, jutro będzie o dzień starszy, zgodzimy się, i to drzewo też. O rok, o dwa, czy tam jakikolwiek mam jednostka odniesienia, to będzie to wszystko starsze. Dzisiaj, jak pewnie wielu z państwa, po tym rezerwacie chodzi. No, w różnych tam celach i takich. No tak jak tutaj pan Jerzy mówi, między innymi odwiedzając te siedem mogił, które zbiorowe, które tam się znajdują, bo to też jeden z tych aspektów związanych z korzystaniem z tego rezerwatu. Jak państwo widzicie, dużo drzew w tym rezerwacie zamiera, po prostu usycha. Natomiast rolą nadleśniczego, skoro ten rezerwat jest dopuszczony do tego, aby tam można było w tych celach rekreacji, turystyki korzystać z tego, no musi zapewnić bezpieczeństwo ludziom. Dlatego jak państwo widzicie, przy każdym szlaku turystycznym ma obowiązek 30 metrów powycinać wszystkie suche drzewa. To tworzy takie trochę pobojowisko. Ja wiem, że to tak jak to się mówi, patrzy, no to bo, że to nie wygląda ładnie, o tak to określę, nie? Ale my nie mamy żadnego pozwolenia od regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który tak naprawdę zarządza tym rezerwatem. To on zarządza, to nie my.
My tylko wykonujemy pewne czynności, jeżeli nam na to pozwoli lub nie pozwoli. Ale te ścięte drzewa to jest między innymi efekt tego, że one zagrażają i tej drodze relacji Radom-Kozienice, tam szczególnie te stare dęby. Natomiast w tej części południowej głównie te stare sosny, które też wysychają. I co to dzisiaj znaczy zachować ten las dębowo-sosnowy? O ile tego, jak Państwo chodzicie po tym rezerwacie, tam z dębem to nie ma żadnego problemu, bo to młode pokolenie już pod tym starodrzewiem dębowym, tego dębu jest tyle. I tu chodzi o to, że ta przemiana, bym powiedział, tych drzewostanowa, tam spokojnie może następować i tam się nic nie dzieje. Gorzej jest z zachowaniem tej sosny. Bo tak, wyciąć nie można, sadzić nie można. No i teraz taka sytuacja patowa powstaje, prawda? Z jednej strony chcemy zachować coś, co było w 82 roku, a to w tym roku mija równe, ile tam będzie, 50 lat. I ja na przykład sobie nie wyobrażam, jak będą wyglądały okolice Źródełka pozbawione tych pięknych właśnie 30-metrowych sosen. Także no mam nadzieję, że uda się je uratować. Nie wiem, jakie są prognozy. No to dlatego mówię, że mamy z tym rezerwatem, zresztą nie tylko z tym rezerwatem, tylko ten jest taki specyficzny, mówię, z uwagi na to sąsiedztwo terenów takich zurbanizowanych. Mamy taki problem, jak zachować, a szczególnie jak zachować tą sosnę. Bo ona kiedyś wcześniej czy później, ta sosna niestety, jak Państwo widzicie, ona wylatuje w sensie usycha. Taka jest po prostu, dopóki to ona będzie zielona, będzie rosła, to jej nikt nie ruszy. Ale tu, gdzie będzie pewne bezpieczeństwo konieczne, zachowanie pewnego, to niestety musimy pewne działania podejmować. No może byśmy z panem burmistrzem porozmawiali, z panem dyrektorem RDOŚ-u, żeby może, jeżeli mielibyśmy w tym zakresie pewne przemyślenia, no bo trzeba z jakąś koncepcją wyjść do dyrektora RDOŚ-u, jakbyśmy to widzieli z tym rezerwatem. W naszej koncepcji z Jackiem Karaśkiewiczem sądzimy, że niektóre te drzewa można by było wyjąć z tego rezerwatu, przepraszam to słowo wyjąć, ale w tym kontekście wyjąć, żeby troszkę nie było takiego obrazu, bym powiedział, takiego pobojowiska i takiego, no przepraszam, pół cmentarzyska czasami, bo to tak to muszę określić. Tym bardziej, że jak takim Jacek przekazywał, pan burmistrz ma tam pewne przemyślenia. My również mamy w tym zakresie przemyślenia, także dobrze by się było spotkać i coś wypracować. Natomiast tak, co pan wspomniał, rzeczywiście od listopada, w listopadzie ubiegłego roku ten rezerwat otrzymał imię Andrzeja Kowalczewskiego. Andrzej Kowalczewski to jest wieloletni konserwator przyrody, radomski konserwator przyrody, przyrodnik, syn nadleśniczego Jana Kowalczewskiego, nadleśniczego z Jedlni, który jeszcze jak żył, na temat tego rezerwatu opowiadał wiele. Ale proszę Państwa, jedna taka migawka. Mówi tak, Panie Piotrze, jak my wyszliśmy z domu, jak mieszkaliśmy tu, gdzie dzisiaj jest ośrodek, tylko ta część taka, ten drewniany budynek mówi, to mówi, ja widziałem Jedlnię, bo tam nie było żadnych krzaków. Tam się pasły owce, tam się pasły krowy w tym rezerwacie. Mówi zaraz w latach 40., 50. Tak, no możliwe. No pan Jerzy więcej na pewno. A dzisiaj, jak państwo widzicie, jak przyjdzie wiosna, to na 10 metrów nie widać. Jest w wielu fragmentach tego rezerwatu. Także jak się ten rezerwat zmienił w stosunku do lat 40. i 50. A to nie jest jedyny rezerwat, który się po prostu zmienia. Poza, mówię, tym starodrzewiem takim dębowo-sosnowym, no takich jakichś istotnych atrakcji, bym powiedział, jakichś endemicznych, jakichś takich swoistych stanowisk pojedynczych, to właściwie nie ma. Tam chyba 2 czy 3 rośliny chronione występują w tym rezerwacie. Jak to będzie w takiej formie utrzymane, to za 10 lat tam w ogóle nie będzie roślin chronionych, bo niestety, ale to ocienienie nie pozwoli, żeby tam rośliny chronione rosły, bo każda roślina niestety chroniona musi mieć światło. No niestety, no taka jest brutalna prawda. Panie dyrektorze, ja mam do pana wielką, ogromną prośbę. Rozmawiałem już z panem, w tej chwili to służbowo można powiedzieć, zwracam się do pana. Rozmawiałem z panią Edytą Nowicką, z Arkiem Golczewskim i mam taką prośbę, jaką? W niedzielę po naszym rezerwacie są wyścigi, wie pan kogo? Kładów. Ale to jest straszne. To tak rujnują, począwszy od leśnych mysich górek,
nad samym źródełkiem, dojeżdżają do zapory i później gdzieś rozjeżdżają. Ja mówiłem, ale to muszą być patrole Straży Leśnej wzmocnione policją. Już odpowiem tak ad hoc. Jeżeli by Golczewski albo ktoś ze strażników interweniował, a nie daj Boże, któremukolwiek z tych użytkowników tego układu coś się stało, to Golczewskiego i strażnika będzie ścigał prokurator. Takie, proszę Państwa, jest dzisiaj w tym kraju prawo. Jemu wolno jeździć, głupieć, szaleć, przepraszam, jeszcze można parę innych słów użyć, a my jak zaczniemy interweniować, no to jest problem. Bo komuś ogranicza się wolność. On nie wie, że to jest rezerwat, że jazda quadem jest zabroniona generalnie mówiąc po takich terenach, szczególnie rezerwatowych jeszcze terenach. No. Ale ludzie potrzebują jak gdyby nowych emocji, nowych wyzwań, nowej adrenaliny jakiejś tam, czego jeszcze nie mieli albo czego chcą doświadczać. I tutaj mamy rzeczywiście problem tej natury stricte prawnej. Może gdyby to były patrole, gdybyśmy poprosili, żeby nas wspomogła policja, a ona ma inny statut, jeżeli chodzi o takie interwencje, to wtedy, mówię, czatując, przepraszam za to słowo takie może najwłaściwsze, może by kogoś tam jednak zatrzymał, ukarał, ale to wielu z nich proszę mandat, państwa, mandat wysokości tam, nie wiem, 100-200 zł, to jest żaden problem. To już jest teraźniejszość, to już nie są retrospekcje i bardzo mi przykro, ale tak jak już wielokrotnie wspomnieliśmy, Jednia Letnisko jest tak bogata, jest przebogata w różne atrakcje, zarówno przyrodnicze, jak i historyczne, także sentymentalne, dlatego że wielu z nas ma całkiem świeże wspomnienia z tego miejsca. Andrzej Kowalczewski, leśnik, ale kolejny Andrzej, pan Andrzej Zalewski i Święto Polskiej Niezapominajki, to też temat, o którym nie wspomnieliśmy. Nie wspomnieliśmy o wspaniałym o biskupie Stefanie Siczku, który jest honorowym obywatelem Jedni Letniska, o wspaniałym fotografie panu Arturze Taborze, który no niestety zbyt wcześnie od nas odszedł, a genialne, światowej klasy fotografie są jego autorstwa i polecamy także Państwa uwadze fotografię Artura Tabora. Nie wspomnieliśmy o krzyżu na Mysich Górkach z 1917. Nie wspomnieliśmy co więcej o herbie, nowym herbie Letniska, który jest wzorowany na XVII-wiecznej kaplicy w Gzowicach. Proszę Państwa, musimy wrócić do Jedni. To jest absolutnie konieczne. Nie wspomnieliśmy o koncertach. Czy w tej chwili wracamy do Jedni, czy za jakiś okres W tej chwili czasu? Jesteśmy w Jedni, a co będzie dalej? Na pewno celebracja majowa, oby zaraza tego nie ukróciła. To tutaj pan burmistrz już przygotowuje pewnie atrakcję, a być może my też jakoś pomożemy, jeżeli chodzi o celebrację zyskania praw miejskich. Nie zdradzajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Nie wspomnieliśmy o koncertach w całkiem świeżej letniej kaplicy, w której także Szopka Bożonarodzeniowa zawsze stoi. Koncerty, na których też bardzo lubiłem letnie być przy parafii opieki świętego Józefa. Naprawdę, tych tematów absolutnie moglibyśmy mnożyć, ale dzisiaj musimy skończyć i będziemy kończyć także atrakcją, która jest bardzo związana z Jednią Letnisko, a bardziej konkretnie z Wrzosowem. Będzie to muzyka w wykonaniu Maćka Starnawskiego. Natomiast jeszcze panu Jerzemu udzielę na chwilkę głosu, bo widzę, że... Bo wyjdę. Tak, nie chcemy tego. Siebie. Słucham. Więc tak, nie powiedzieliśmy o wielu rzeczach. Między innymi o szkole podstawowej, która w 1906 roku... O straży pożarnej. O straży pożarnej. O wielu innych sprawach. To są bardzo... Nie wspomnieliśmy o wspaniałej rodzinie piekarskich. O tartaku. O fabryczce mebli szczepańskich. Ta fabryczka to nawet... Przepraszam bardzo. Obiecuję panu, że stawię się na wyzwanie i porozmawiamy jeszcze niebawem. Tak. I zrobimy drugą dogrywkę retrospekcji w tym samym, w tej samej gminie. Będzie to pierwszy taki wypadek w naszej historii i myślę, że już możemy panu Jerzemu za to
za ustanowienie tego rekordu podziękować teraz. A zanim oficjalnie ja skończę nasze dzisiejsze spotkanie, wspomniana atrakcja, która jest wspaniałym muzykiem. Maciek Starnawski obecnie mieszka jakieś 3-3,5 kilometra stąd we Wrzosowie, a na co dzień mogą go Państwo oglądać przy no, największych realizacjach koncertowych w naszym kraju, przy festiwalach w Opolu, w Sopocie, w różnych programach telewizyjnych, w których towarzyszy swoim wspaniałym wokalem. Na ekranie szukajcie Maćka i słuchajcie też uważnie, dlatego że warto. A teraz Maciek w specjalnym programie, dlatego że będzie to też jeden z utworów, który ma teraz właśnie swoją premierę. To znaczy, ja chciałem w ogóle podziękować za zaproszenie tutaj, bo przede wszystkim bardzo fajnie się słucha mądrych ludzi. Jak ktoś opowiada bardzo mądrze i można się czegoś fajnego dowiedzieć o okolicy, w której się przebywa na co dzień. Ja tylko powiem, że dla mnie to jest specjalne spotkanie z dwóch względów, że zaśpiewam piosenki tak naprawdę pierwszy raz moje nowe przed jakąkolwiek publicznością, także to jest dla mnie bardzo ważne, jak Państwo będziecie reagować na to. Natomiast otoczenie tutaj, to jest dla mnie po prostu, też nie chcę już przedłużać, ale dla mnie to jest, ja się tu czuję, chociaż pochodzę z Radomia, jakbym tu należał. Ja tutaj tworzę muzykę, moje dzieci tu biegają, bawią się po tych lasach, także tak normalnie chciałbym z całego serca serdecznie za to podziękować, że mogę się tu otaczać w tak pięknym otoczeniu lasów. I zagram dla Państwa trzy numery, których po prostu nie znacie. Posłuchajcie. Gdy zdobywam cię, to jak zdobywałbym Babilon. Ogromny mur nie pozwala mi zdobyć go. Szukam małych wejść, jestem skłonny zapłacić, by otworzyło się jedno z tych sekretnych. I choć perspektywy brak, czas pokazał nam, że wszędzie wejść się da. O, dziś to będę twój Babilon. O, może lepiej odłożysz broń. O, i spróbujesz uchylić drzwi. O, zapomnijmy o przeszłości. By otworzyć mnie niepotrzebny specjalny klucz. Żadnych wielkich wież ani bram nie doświadczysz tu. Prosto do mnie mów, nie każ, żebym domyślał się. Dziś jest tak jak chcę, dziś zabieram cię do mnie. Nie zaufasz mi, ja wiem. Będę czekał tu, aż wreszcie wpuścisz mnie. O, dziś to będę twój Babilon. O, może lepiej odłożysz broń. O, i spróbujesz uchylić drzwi. O, zapomnijmy o przeszłości. Zapomnijmy o przeszłości. Zapomnijmy o przeszłości.
zapomnimy o przeszłości, zapomnimy o... O, 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 dziś to będę twój Babilon. O, 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 może lepiej odłożysz broń. O, 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 i spróbujesz uchylić drzwi. O, 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 zapomnimy o przeszłości. Państwo pozwolicie, że dostroję instrument, bo tam internet nie śpi. Syn malarza mówi mi, że niedobrze jest mu z tym, że mu w życiu ciężko jest. Co mam robić, pyta mnie, ty nic z tym nie rób, idź się w zero. Przed tobą cały świat. Myśl pozytywnie, choć brzmi to dziwnie, zwłaszcza kiedy taki czas. Wyciągaj rękę, lecz nie po więcej, by pomóc innym wstać. To wszystko zrobi, całą robotę będziesz lepiej spał. Syn lekarza mówi mi, choć mam już wszystko, to wcale mnie nie cieszy, bo czuję, jakbym biednym był. Pyta stary, czy pomożesz mi? Ty nic z tym nie rób, idź się wyzeruj. Przed tobą cały świat. Myśl pozytywnie, choć brzmi to dziwnie, zwłaszcza kiedy taki czas. Wyciągaj rękę, lecz nie po więcej, by pomóc innym wstać. To wszystko zrobi, całą robotę będziesz lepiej spał. Ty będziesz lepiej spał. Będziesz lepiej spał, 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 spał. Ty będziesz lepiej spał. Mogę jeszcze jeden? Czy już nie ma czasu? Jak to wygląda, szefie? Maciek, nie ma już czasu, przepraszamy bardzo. Oczywiście, jeszcze jeden i mamy nadzieję na więcej w przyszłości. Dobra, tak, także dość szczególnym utworem pożegnam się z Państwem. Posłuchajcie zresztą sami. Odkąd Cię mam, czuję jakby świat
znowu mnie chciał. Nie błądzę już, szukam tylko tych sprawdzonych dróg. Pamiętaj, gdy przyjdzie zły czas, że to chwila na przestrzeni lat. Ja będę pamiętał, by spokojnym być. Ochronię nas przed nami. Szans wyrazić, jak bardzo dziękuję ci za te dusze tak wpatrzone w nas, są najlepszą melodią, na jaką nas stać. Pamiętaj, gdy przyjdzie zły czas, że to chwila na przestrzeni lat. Ja będę pamiętał, by spokojnym być. Ochronię nas przed nami. Laj, la, 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 la. Przed nami la 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 la. Ochronię nas przed nami la 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 la. Ochronię nas przed nami la 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 la. Bardzo. Maciek Starnawski, wielkie dzięki. I niniejszym niestety musimy zakończyć retrospekcję Powiat Radomski w nowym mieście na mapie Polski, w Wiedni, letnisku. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy z Państwem zarówno przed ekranami, jak i przede wszystkim tutaj na żywo w Gminnym Ośrodku Kultury się spotkać. Dziękujemy panu Zbigniewowi Schmidtowi, który jest autorem zdjęć, wielu zdjęć, które oglądaliśmy. Zdjęcia pochodzą także od pana, przepraszam, księdza Andrzeja Margasa. Dziękujemy serdecznie za wzięcie udziału w dzisiejszym spotkaniu. Dziękujemy serdecznie panu Jerzemu Chrzanowskiemu, który już teraz domaga się kolejnego spotkania i wyjdziemy pewnie mu naprzeciw. Wielkie brawa dla niego. Dziękujemy także panu Piotrowi Kacprzakowi, wicedyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Dzięki wielkie. Dziękujemy także oczywiście gospodarzom tego miejsca, czyli przede wszystkim panu burmistrzowi Piotrowi Leśnowolskiemu. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za patronat panu staroście radomskiemu Waldemarowi Trelce, reprezentowanemu przez panią Ewę Tkaczuk, członkinię zarządu naszego powiatu. Dziękujemy bardzo, pani Ewo. Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury z Alicją Baran na czele. Wielkie dzięki, wielkie brawa, Alicja.
To była przyjemność i dziękujemy pani Izabeli Rusinek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedli Letnisku za współorganizację spotkania. Dzięki. I w tejże bibliotece po pierwsze do oglądania wystawa Retrospekcje Powiat Radomski, na którą serdecznie w imieniu Powiatowego Instytutu Kultury, jak i biblioteki zapraszamy. Wkrótce w bibliotece pojawią się też, miejmy nadzieję, pierwsze egzemplarze tejże książki, Lato Wiedni, pani Jolanty Weiser, która napisała tę książkę już kilkadziesiąt lat temu i generalnie to była zaskoczona, że znaleźliśmy ją, dlatego że jest to sentymentalna podróż do krainy jej młodości, napisana specjalnie dla swojej rodziny, ale udało nam się ją znaleźć. Dziękujemy za to panu Marcinowi Kępie z Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, który tę książkę mi pożyczył specjalnie na okazję tego spotkania. I słowami z tejże właśnie książki zakończymy dzisiejsze spotkanie. Jednia to niepozorne letnisko u wejścia do Puszczy Kozienickiej. W dzieciństwie, kilkadziesiąt lat temu, spędzałam tu wakacje. Jednia ta zastępowała mi drogie kurorty i znane plaże. Zostawiła w mojej pamięci miejsca, twarze, zapachy i zwyczaje. Dziękujemy serdecznie. Pamiętajmy o Jedni letnisku. Dobrej nocy, Jakub Mitek. Do zobaczenia przy kolejnych okazjach i wydarzeniach Powiatowego Instytutu Kultury. Dobrej nocy, do zobaczenia. Jak dawniej było, co do naszych kart dzisiejszych wnet się przyczyni.